21:34-22 czerwca. Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jak oszczędzają Polacy? Czyli to znowu Antyparowicz, dyskusję. A z nami jest pani profesor dr. Grażyna Antyparowicz, ekonomista, nauczyciel akademicki, no i jednocześnie felietonista Radia Maryja w poniedziałkowych felietonach z cyklu Miesiąc Ojczysty. Szczęść Boże, witam najserdeczniej naszych radiosłuchaczy. Panie profesor, rozpocznijmy od podstawowego pytania w tej drugiej naszej części. Jaka jest różnica pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem? Oszczędzanie to jest odkładanie pieniędzy albo na czarną godzinę, albo z myślą o tym, że mamy jakiś cel i nie możemy sobie od razu pozwolić, żeby nabyć jakąś rzecz, czy zabezpieczyć dziecko, czy kupić się coś do domu. I po prostu odkładamy w jakiś dość systematyczny sposób, jeżeli możemy systematycznie, albo też okazjonalnie, no jeżeli na bieżąco nam nie wystarcza, żeby wygospodarować jakieś nadwyżki z budżetu, ale trafiają nam się od czasu do czasu jakieś dodatkowe pieniądze, odkładamy te pieniądze z myślą o tym, że kiedyś je wykorzystamy, tak jak powiedziałam, albo wtedy, kiedy będzie jakaś sytuacja dramatyczna w domu być może, albo wtedy, kiedy po prostu będziemy mieli dostatecznie dużą sumę, żeby ten wymarzony przedmiot, rzecz albo być może jakąś inną okazję sfinansować właśnie przy pomocy tych zasobów, jakie żeśmy zdołali zgromadzić w jakimś tam czasie. Oszczędzanie w gruncie rzeczy, przynajmniej z naszej strony, nie wiąże się z żadnym ryzykiem, no bo jeżeli sytuacja w kraju jest dość stabilna, pieniądz ma mniej więcej stabilną siłę nabywczą, no to tutaj ryzyka nie ponosimy. Wiemy, że jeżeli będziemy odkładali jakąś sumę i ona nam się zbiera i gromadzi i akumuluje, tak byśmy powiedzieli, mówiąc już takim językiem bardziej ekonomicznym, no to po prostu te pieniądze będzie można wykorzystać w całej rozciągłości, ale też i nie zarobimy na tym, prawda, bo po prostu to, co odłożymy, to będzie nasze. Natomiast przy inwestowaniu jest trochę inaczej. Inwestowanie bardzo przypomina coś takiego jak jakaś gra, która no, ma wyważone ryzyko, czyli ja wiem, ile mogę przegrać, ale dlatego przystępuję do tej gry, że również liczę się z tym, że mogę coś tam wygrać. No i można by tak najprościej to zobrazować. Kiedyś był bardzo modny brycz. Zbierały się rodziny całe przy stole, prawda, i tam brydżyści sobie grali. Jeżeli grali tylko towarzysko, no to pół biedy, ale też grali na pieniądze. To była pewna forma inwestowania, prawda, no bo jeżeli licytuję dobrze i mam dobrego partnera i mądrego partnera, no to mogę coś nawet zarobić, prawda, w tym sensie, że wygram jakieś robry, prawda, one mi się tam kumulują, potem te punkty i dostaję z tego jakieś pieniądze. Natomiast inwestowanie tak na rynku finansowym, no to już jest bardzo ryzykowna rzecz, wymagająca bardzo specjalistycznej wiedzy, ale co jest bardzo niebezpieczne przy tym? Że bardzo często zwykli pospolici oszuści wykorzystują tę naszą naiwność, brak znajomości rynku, bo często się ludziom wydaje, no jak ktoś przychodzi i mówi do mnie, że mogę zarobić dużo pieniędzy, to dlaczego nie skorzystać z takiej okazji? I wtedy podejmujemy ryzyko, nie umiejąc go oszacować, to znaczy ile możemy na tym stracić. I tu właśnie mamy do czynienia z takim inwestowaniem, które jest inwestowaniem nieodpowiedzialnym. A więc, tak jak mówię, nikt z nas nie odważyłby się na przykład podjąć trudnej sztuki zbudowania mostu czy tunelu, nie mając do tego odpowiedniego przygotowania. Ale inwestowanie jest też pewną inżynierią. Tak jak jest inżynieria, która polega na tym, że umiemy budować domy, maszyny, różne urządzenia i wiadomo, że trzeba się uczyć bardzo wiele lat, żeby to robić, to również tak wygląda sprawa z inwestowaniem. My musimy mieć odpowiednie, fachowe przygotowanie. Tylko, że jak mówię, nikt przy zdrowych zmysłach nie odważyłby się samodzielnie drążyć tunelu, nie mając do tego odpowiedniego przygotowania, sprzętu i tak dalej. A jednak przy decyzjach finansowych często, oczywiście na szczęście nie nazbyt często, ale często zdarzają się przypadki, że człowiek bez żadnego przygotowania po prostu bierze na siebie to ryzyko, nie licząc się z tym, że skutki mogą być naprawdę tragiczne i dla niego, i dla całej jego rodziny. No bo jeżeli to są pieniądze, które były gromadzone przez lata, przez całą rodzinę, a zostaną utracone w jakichś
niekorzystne inwestycje, bo to się nazywa wtedy inwestycjami, na przykład zakup papierów wartościowych albo jakąś grę na giełdzie, no to wtedy rzeczywiście jest to dramat całej rodziny. Jest taka piękna książka, pewnie teraz mało znana, bo teraz przeważnie oglądamy filmy albo jakieś takie krótsze utwory się czyta, ale jest taka piękna książka, która się nazywa Rodzina White'ów. Ona była wydawana zaraz w Polsce na początku transformacji ustrojowej, ale opisuje dzieje takiej bardzo znakomitej rodziny kanadyjskiej, różne tam historie. I tam jest między innymi opisana historia dwóch członków tej rodziny, którzy postanowili zarobić duże pieniądze właśnie inwestując na giełdzie. No i nawet im tam całkiem dobrze szło, ale w pewnym momencie okazało się, że niestety zaczęli tracić te pieniądze, nawet chcieli jeszcze bardziej tutaj poprawić swoją sytuację i zaczęli jeszcze intensywniej grać na tej giełdzie, aż w końcu cały majątek stracili. Jest takie powiedzenie w Polsce, dlaczego ojciec był surowy dla syna, który stracił pieniądze w grze w karty. Nie dlatego, że stracił pieniądze w grze w karty, bo każdy może przegrać, jak inwestuje, tylko dlatego, że się chciał odegrać. Otóż przy inwestowaniu rzeczą jest najważniejszą oszacowanie, ile możemy stracić, nie ile możemy zyskać, bo jeżeli coś zyskujemy i umiemy się w porę wycofać, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli nie potrafimy powiedzieć sobie stop w momencie, kiedy ponosimy stopy, no to wtedy może się to skończyć bardzo źle. Ale my mieliśmy mówić o oszczędzaniu, a nie o inwestowaniu, więc może spójrzmy zasłonę miłosierdzia na to inwestowanie i pomówmy raczej o naszych oszczędnościach. Jak oszczędzają Polacy? Żeby oszczędzać, nasze wydatki muszą być niższe niż dochody. Jak ta sprawa przedstawia się w Polsce? No tak, właśnie w przeciwieństwie do państwa, bo państwo może czasami oszczędzać, po prostu emitując papiery dłużne. Te papiery dłużne zazwyczaj się nazywa obligacjami. To są też jeszcze inne papiery, ale najbardziej popularne to są obligacje. Natomiast w takiej normalnej rodzinie, która ma określony dochód, zwykle ten dochód jest rozdzielany na różne cele, prawda? I mamy takie wydatki, które no, określa się jako wydatki sztywne, czyli na przykład wydatki teraz na żywność, mamy wizytę w Getin Bank, na ogrzanie, tam jesteśmy umówione, bez kolejki, nie trzeba czekać, jak w tym milenium, jak w tym nie wiadomo to czym, w tym Banku Polskim, wydatki, czy tam w ogóle te banki, co, do których stare dziady chodzą, co już tam są 100 lat, są no tak dobrze budżet, sprawdzone, domowe, że z nich można ciągnąć. Jesteśmy budżety w Getin Banku, pierwszy raz i bez kolejki i umówione jesteśmy. Na przykład możemy sobie pójść do kina, albo nie pójść do kina, albo kupić książkę, albo powiedzmy kupić jakąś kasetę. No jednym słowem, jeśli chodzi już na przykład o kulturę, to te wydatki nie są sztywne. Tak, możemy tutaj jakoś dosyć swobodnie manipulować, jeżeli chodzi o wybór tego, co nas będzie interesowało, w jaki sposób zaspokoimy nasze potrzeby. Generalnie jednak jest tak, jakbyśmy popatrzyli na Polaków, że przez ostatnie lata rzeczywiście te dochody, przynajmniej w ujęciu takim przeciętnym, statystycznym, bieda jest bo to oczywiście Polsce nie dotyczy każdej nie rodziny, ale zaczęły nam rosnąć. I to jest zjawisko bez wątpienia pozytywne. One mniej więcej, z tego co myśmy tam obliczali, urosły przeciętnie na jedną osobę w jednym miesiącu o około 100 zł. Wydatki też rosły, ale trochę wolniej. Wydatki nam wzrosły tylko o 60 zł. I to się okazało, że Polacy zaczęli dostrzegać sens oszczędzania właśnie tych dodatkowych kwot. W gruncie rzeczy mamy taką sytuację, że jeśli jeszcze przed 6 laty mniej więcej 40% polskich gospodarstw domowych nie miało ani grosza oszczędności. Po prostu mówili, za mało zarabiamy, mamy za duże obciążenia naszych budżetów, jesteśmy zadłużeni, musimy regulować nasze zobowiązania i nie stać nas na to, żeby oszczędzać, to dzisiaj sytuacja jest o wiele lepsza. Dzisiaj oszczędza mniej więcej 90% polskich gospodarstw domowych. Oczywiście jedni oszczędzają bardzo niewiele, no bo niewiele im zostaje z tego budżetu. Inni oszczędzają troszkę więcej, ale jednak jest to zjawisko bez wątpienia pozytywne, że oszczędzamy. W czym trzymamy te nasze oszczędności? Przede wszystkim piosenki, bo nie mniej więcej połowa, bo oszczędności no ludzi, którzy trzymają pieniądze minęło w kraju,
to jest 1 300 000 000 000 złotych, więc jest to bardzo imponująca kwota. Ja mogę porównać, że to jest 70% mniej więcej tego, co w ogóle polska gospodarka jest w stanie wytworzyć w ciągu roku. Gdybyśmy dodali jeszcze oszczędności ludzi, którzy mają swoje pieniądze, czy swoje inne tam aktywa, bo to się tak nazywa, za granicą, no to mielibyśmy prawie równowartość naszego produktu krajowego brutto. Więc nie jest tego tak mało, jeżeli chodzi o zasób. Ale z tego, co mamy w kraju, to mniej więcej połowa to są pieniądze, które są przetrzymywane, czyli około 700 miliardów złotych w bankach, po prostu w bankach. Sporo pieniędzy przechowujemy w domu w gotówce. To jest trochę niebezpieczne, bo trzymanie pieniędzy w domu w gotówce często naraża nas na ryzyko różnych oszustów po prostu, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy tutaj zbyt ostrożni. Ja nie mówię oczywiście o jakichś drobnych sumach potrzebnych do normalnego prowadzenia domu, ja mówię o zasobach oszczędnościowych. Natomiast ostatnio zrobiły się bardzo modne, może ze względu na to, że banki dają ogromnie niską stopę procentową od depozytów. Praktycznie jeżeli ktoś ma jakieś pieniądze ulokowane w banku, to na pewno nie ma z tego tytułu żadnych odsetek w gruncie rzeczy, bo bank sobie tak potrąca za różne usługi bankowe, że w gruncie rzeczy ta suma leży i nie przynosi nam żadnego dochodu. No ale przynajmniej leży bezpiecznie, to też trzeba powiedzieć, bo nasze banki są akurat bardzo bezpieczne. Otóż część osób, które ma większą skłonność do ryzyka, zaczęło też oszczędzać i to coraz bardziej intensywnie w funduszach inwestycyjnych, więc kupują różne jednostki uczestnictwa w tych funduszach w nadziei, że na tym dobrze zarobią i rzeczywiście w tej chwili, gdybyśmy popatrzyli na wyniki tych funduszy, to one całkiem dobrze się kształtują. To jest sporo, bo to jest mniej więcej tyle samo tego, co przechowuje się pieniędzy w gotówce. Tyle mniej więcej jest zaangażowane naszych oszczędności w różnego typu funduszach. No, z wojga złego to już lepiej rzeczywiście chyba powierzyć te swoje oszczędności fachowcowi, który zarządza funduszem inwestycyjnym, niż samemu grać na giełdzie. Ale mamy też sporo pieniędzy zaangażowanych właśnie bezpośrednio w akcjach spółek, które są notowane na giełdzie. I tutaj, żeby, jak to się mówi, wyjść na swoje, to nie wystarczy entuzjazm, ale jest potrzebna pewna wiedza i stałe obserwowanie, jak kształtują się kursy tych akcji, jeżeli nie chcemy stracić. Ja oczywiście pomijam sytuację osób, które mają te akcje dlatego, że po prostu liczą na to, że dostaną dywidendę, bo akcja, pamiętajmy, to jest poświadczenie, że jesteśmy właścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa, które ma formę spółki akcyjnej i jeżeli to przedsiębiorstwo przynosi dochody i osiąga zyski, to będąc jego właścicielem mamy właśnie prawo raz na rok otrzymać z tego tytułu jakieś gratyfikacje. I ta gratyfikacja to jest właśnie dywidenda. A więc takie oszczędności też mamy. No i mamy wreszcie oszczędności, powiedziałbym, przymusowe. Te oszczędności przymusowe to są oszczędności w OFE. One są niewielkie w przeliczeniu na jednego członka, bo to są kwoty dla tych, co najdłużej oszczędzali, rzędu 15-18 tysięcy złotych po ilu latach przecież oszczędzania, prawda? Ale jednak są to jakieś pieniądze. No i wreszcie mamy, można by tak to nazwać, może to są i oszczędności, w każdym razie mamy pewne roszczenia wobec firm ubezpieczeń na życie, bo one również dają nam pewne gwarancje wypłaty środków w określonych sytuacjach. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę naszego rynku oszczędności krajowych. O oszczędnościach zagranicznych nie mówimy, bo na ten temat informacji nie ma, wiemy tylko, że one są i że są duże i pewnie są ulokowane w jakichś ogromnych koncernach finansowych, w jakichś bankach, może w akcjach. Trudno to powiedzieć. Jak oszczędzają Polacy? Myślę, że w tej krótkiej wypowiedzi pani profesor podsumowała nasze 70-minutowe spotkanie w pierwszej części na antenie telewizji Trwam, która również była emitowana na antenie Radia Maryja. Na koniec 2016 roku oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 1 300 000 000 złotych. Depozyty złotowe to 50%. Tak jak pani profesor wspomniała, depozyty walutowe 4,6%, gotówka prawie 13%, fundusze inwestycyjne 9,4%, akcje spółek giełdowych 3,3%,
i w tych innych 18% z tych funduszy 1,3 biliona to jednostki rozrachunkowe w OFE 11,6%. I chciałbym tu zapytać, a mianowicie przy pozostałych, pani profesor mówiła, że one są w jakiś sposób bezpieczne, obarczone są pewnego rodzaju ryzykiem, jak na przykład no ta gotówka, ktoś, kto dowie się z zewnątrz, że mamy gotówkę, może na wnuczka na przykład wtargnąć do nas, albo w jakiś inny sposób nas obezwładnić i pozbawić nas naszych oszczędności, naszej gotówki. No tu okazuje się, że to OFE, stwierdziła pani profesor, że to jest przymusowe, usłyszeliśmy w telewizji Trwam, że to jest piramida finansowa. No i stąd pytanie, na ile te nasze oszczędności przymusowe są bezpieczne? Może inaczej. Ja powiedziałam, że one były przymusowe, dlatego że ten przymus został zniesiony w 2013 roku. I to jest bardzo ważna decyzja, a przymusowe były od 1999 roku, bo na podstawie ustaw, które były przyjęte w latach 97-98, ustaw, które miały na celu zlikwidowanie emerytur dla Polaków, po to, oczywiście dla młodych Polaków, bo z tego starszego pokolenia jakoś nikt nie odważył się na szczęście ruszyć i ograbić z zabezpieczenia na starość, no bo emerytura to jest pewna forma jak gdyby państwowej gwarancji, że na starość ludzie, którzy całe życie przepracowali, płacili składki, nie zostaną bez środków do życia. Otóż w 1999 roku wprowadzono u nas reformę, która polegała na tym, że wszyscy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 roku musieli obligatoryjnie część pieniędzy, które powinny służyć zabezpieczeniu różnych ryzyk socjalnych, w tym również ryzyka dożycia wieku emerytalnego, czyli starości po prostu mówiąc krótko, będą musieli przekazać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych. Celem tej całej operacji było przede wszystkim szybkie zbudowanie rynku kapitałowego, a w szczególności takiego rynku, który bardzo przypomina kasyno i na którego temat właściwie nic nie wiemy, bo nie ma żadnej statystyki, która jest publikowana, mianowicie rynku tak zwanych instrumentów wtórnych. To jest taki rynek, gdzie się zawiera różnego rodzaju zakłady, na przykład jaki będzie kurs złotego względem tam jakiejś waluty za 3 miesiące. No, konia z rzędem temu, kto to zgadnie. Żaden ekonomista by się czegoś podobnego nie podjął, ale zakład zawrzeć można. Tak samo można tam zawierać zakłady, na przykład jak będzie kształtował się ten indeks, główny indeks tych największych spółek, czyli WIG20 za ileś tam miesięcy. No i rzecz polega na tym, i to było bardzo zachwalane i bardzo reklamowane, że każdy, kto by chciał tutaj się zabawić właśnie w takie zakłady, to będzie miał szansę, żeby od razu wygrać strasznie dużo pieniędzy, bo będzie musiał niewiele włożyć, ale jeżeli wygra, to tak przypomina grę trochę w oczko, 21. Kto będzie najbliżej, no to zgarnia całą pulę. No ale żeby coś takiego zbudować, to trzeba było najpierw bardzo silnie wzmocnić ten rynek główny, gdzie handluje się akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Nie będę ich teraz wymieniać, bo to jest, byłoby strasznie długo i nudno, ale w każdym razie najwięcej tam jest akcji, czyli tych papierów, które potwierdzają, że jestem właścicielem jakiejś cząstki, jakiegoś przedsiębiorstwa, które ma formę spółki akcyjnej. No, cała ta operacja przebiegła bardzo pomyślnie z punktu widzenia oczywiście giełdy i z punktu widzenia tych środowisk, które były zainteresowane właśnie tymi zakładami na rynku, to się nazywa rynek terminowy, na rynku wtórnym, który tak jak powszechnie na Zachodzie się uważa, nie mówię o polskim rynku, mówię w tej chwili o rynku na przykład amerykańskiej giełdy czy brytyjskiej, to tam otwarcie się pisze, że to jest po prostu wielka, gigantyczna pralnia brudnych pieniędzy. No być może w Polsce jest inaczej, ale gdzieś jednak te 400 miliardów, bo tak się szacuje mniej więcej szarą i czarną gospodarkę, musi być legalizowane. I być może, że akurat no nie jest to legalizowane na naszej giełdzie, ona jest wyjątkiem, ale w takim razie być może te 500 miliardów złotych, o których żeśmy mówili, zagranicznych pieniędzy, gdzieś tam na Zachodzie krąży i zaczyna nabierać białej barwy, prawda, żeby, a przynajmniej, żeby nie było tak całkiem czarno.
Ale to odpuśćmy to sobie. Natomiast jeżeli chodzi o samo OFE, jak to wyglądało? No to wyglądało w ten sposób, że w pewnym momencie, jak się okazało, doprowadziła ta decyzja o odebraniu ZUS-owi 40 niemal procent składki przez tyle lat, a jednocześnie nikt nie odważył się zabrać emerytom ich środków na życie, to doprowadziło do tego, że system finansowy Polski zaczął się walić. No i jak się ten system finansowy Polski zaczął walić, to wtedy niepopularny wprawdzie, ale jednak odważny, pan minister Rostowski, ja nie jestem jego specjalnym sympatykiem, bo on ma trochę inne poglądy polityczne niż moje i inny pewnie światopogląd, ale jak zrobił coś dobrze, to należy go pochwalić, doszedł do wniosku, że nie ma innego wyjścia, tylko najpierw trzeba było ograniczyć te publiczne pieniądze przekazywane do otwartych funduszy emerytalnych, więc powiedział, nie, kochani, wy nie będziecie już z każdej składki zabierali 37,5 zł z każdego 100 zł, prawda, czyli jak to było 400 zł, to OFE mniej więcej zabierało z tego około 100 zł, czyli trochę nawet więcej niż 100 zł, z każdych 400 zł, bo tyle płaciliśmy przeciętnie na emeryturę wtedy. Będziecie mieli mniej, zabierzemy wam trochę tych pieniędzy, ale pozwolimy wam żyć. Z tym, że to był rok 2010, a w 2013 roku okazało się, że Unia Europejska powiedziała, panowie, nie podoba się sytuacja tutaj nam w Polsce i albo zrobicie porządek z waszymi finansami publicznymi, albo my tutaj będziemy musieli wkroczyć i powiedzieć wam, jak ten porządek należy robić. A to było tuż przed wyborami, więc nikt nie lubi, żeby jakieś zewnętrzne siły, żaden polityk by się na to nie zgodził, zaczęły nam tutaj robić swoje porządki przed wyborami, bo Polska byłaby w takiej samej sytuacji jak dzisiaj Grecja. Także Grecy narzekają, że tam takie drastyczne cięcia socjalne, nie ma wzrostu wynagrodzeń, pozabierali emerytury, pozabierali wszystko. Więc pan Rostowski odważył się, i to był czerwiec 2013 roku, żeby powiedzieć, że więcej już pieniędzy publicznych, tych, które powinny zabezpieczać emerytury, do OFE nie przekaże. No i wtedy była taka bardzo kontrowersyjna decyzja, że powiedział, panowie drodzy, my wam więcej za nasze własne pieniądze, które nam pożyczacie, nie będziemy płacić. To jest dość skomplikowana operacja, była od strony technicznej, ale fakt jest faktem, że OFE dzisiaj mają mniej więcej połowę tego, co zdołały przejąć z systemu finansów publicznych, chociaż koszty oczywiście w rachunku ciągnionym były ogromne, bo płaciliśmy od tego ogromne odsetki, ale one mniej więcej wzięły sobie te 300 miliardów złotych, 150 oddały, to znaczy przestaliśmy od tego płacić dług, bo tych pieniędzy faktycznie nie było, to były tylko obligacje, czyli długi, ale 150 miliardów złotych niemal jest zainwestowane naszych oszczędności, bo to są nasze oszczędności emerytalne, zostało zainwestowane w akcje. Zostało zainwestowane w akcje. No z tym, że akcje mają to do siebie, że dzisiaj są wysoko notowane, jutro mogą być nisko notowane, ale w tej chwili to rzeczywiście, ponieważ koniunktura na giełdzie polskiej jest dobra, to te akcje są warte powiedzmy około 120-130 miliardów złotych. Resztę, te 20 miliardów, to albo są obligacje różnych tam powiedzmy korporacji, czyli przedsiębiorstw, samorządów, ale też jest trochę gotówki. Mniej więcej tej gotówki to jest około 12 miliardów. No i teraz jakie to są akcje? To są akcje największych polskich przedsiębiorstw przede wszystkim. Tych, które są najważniejsze z punktu widzenia całej gospodarki, no takich jak Lotos, Orlen, KGHM, Jastrzębie, ale także największych banków. I w związku z tym to jest na pewno bardzo duży majątek, który należy oczywiście do kogo? No do polskiego społeczeństwa, przede wszystkim do tych 16 milionów członków, którzy przez tyle lat zasilali OFE, prawda? Jak powiedziałam, przeciętnie na jednego członka OFE nie przypada dużo pieniędzy, bo ci, co oszczędzali najdłużej, to mają teraz po kilkanaście tysięcy złotych. No ale zawsze są to jakieś ich pieniądze, natomiast te akcje same stanowią wartość ogromną, ponieważ one mogą wzmocnić kontrolę państwa nad tymi spółkami, które decydują o naszym bezpieczeństwie, o naszym bezpieczeństwie finansowym, o naszym bezpieczeństwie energetycznym i o naszych
ambitnych planach, jeżeli chodzi o te nowoczesne technologie, i to na pewno byłaby bardzo mądra decyzja, gdyby państwo z powrotem przejęło kontrolę. Jeżeli nie, to w jakiej sytuacji znajdą się OFE i dlaczego, ja powiedziałam, że to jest piramida finansowa? Dlatego, że tam jest 150 miliardów złotych, które należą do polskiego społeczeństwa, ale to nie jest gotówka, to są akcje. Więc jeżeli teraz trzeba będzie ludziom, którzy będą osiągali wiek emerytalny, wypłacać te pieniądze w gotówce, to co OFE musiałoby zrobić? OFE musiałoby wyprzedawać akcje. Ale przypomnijmy sobie, bo teraz mamy sezon truskawkowy, jak to było z truskawkami. Jak jest bardzo mało tych chętnych, którzy by dany towar kupowali, tak? No to ja muszę tą cenę obniżać. Czyli pieniądze, które dzisiaj teoretycznie reprezentują te akcje, okazałyby się zapewne znacznie mniejsze, bo jeżeli OFE by musiało szybko i gwałtownie sprzedawać akcje na rynku tym giełdowym, żeby odzyskać gotówkę i wypłacić ją w postaci tych emerytur dla tych członków, którzy nabędą tych uprawnień, no to niestety, ale okaże się, że nie będzie to pewnie 150 miliardów, tylko znacznie mniej. Nawiasem mówiąc, ja sobie niedawno przypominam, że dzisiaj akcje są warte około 130 miliardów, ale jeszcze parę miesięcy temu były warte tylko 109 miliardów, więc jak mówię, wartość tego portfela się bardzo zmienia. No i w związku z tym rzeczywiście pomysł, żeby to zlikwidować i żeby państwo przejęło kontrolę, a ludziom wpisano, bo to jest roszczenie, do emerytury te kwoty, które oni oszczędzili, bo to jest jak gdyby zabezpieczenie na przyszłość, że w momencie, kiedy uzyskacie świadczenia emerytalne, no to to będziecie mieli większą pulę tego kapitału emerytalnego. To byłoby rozwiązanie bardzo dobre. No w przeciwnym razie to oczywiście możemy stracić i kontrolę nad tymi kluczowymi przedsiębiorstwami, w których udział Skarbu Państwa jest dosyć duży, ja mówię o tych największych spółkach. No i oczywiście na pewno nie odzyskamy tych swoich pieniędzy, bo tak zresztą powiedział ktoś, kto jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym, broniąc OFE jak niepodległości w swoim czasie, że przecież składka emerytalna to jest paliwo giełdowe. No a paliwo, jak państwo wiecie, ma to do siebie, że oczywiście daje energię, daje ciepło i nawet się ktoś tam ogrzeje, może przy tym, ale ono samo znika. Czyli nasza składka, która byłaby potraktowana jako paliwo giełdowe, może przynieść duże zyski niektórym inwestorom, zwłaszcza tym, którzy umieją się poruszać na tym rynku, ale niestety wyparuje. Także tak to wygląda. Ale generalnie, jeżeli chodzi o oszczędności Polaków, one są bardzo bezpieczne, bo ja nie sądzę, żeby ani od strony systemu bankowego, ani od strony rynku kapitałowego, żeby doszło do jakichś takich gwałtownych ruchów czy nieprzemyślanych decyzji, które mogłyby spowodować załamanie tego bezpieczeństwa oszczędności. No a oczywiście, jeżeli my sami postępujemy nierozważnie, no to już trudno, musimy mieć pretensje tylko do siebie. Pamiętajmy, że oszust to będzie osoba, która nas będzie zawsze wabiła bardzo wysokimi zyskami. No bo jeżeli ja chcę złapać muchę, to nie będę łapała muchy na ocet, tylko na miód, prawda? I o tym trzeba pamiętać. Oszuści tak właśnie działają. Zwykle to są ludzie bardzo eleganccy, przekonujący, mają świetne argumenty. Jeżeli takim ludziom się łatwo wierzy na słowo, a nie sprawdza, czy oni mówią rzeczywiście tak, jak jest, no to można naprawdę bardzo boleśnie tutaj się można być doświadczonym boleśnie, no podobnie jak było przy Amber Gold i paru innych aferach. Ale te oszczędności, które są w bankach, które są w tych instytucjach, które podlegają kontroli państwa, są bezpieczne. Pani profesor, doktor habilitowany Grażyna Ceparowicz, naszym i państwa gościem, jak oszczędzają Polacy. Zanim zaprosimy na radio słuchacze do dyskusji, pani profesor, pierwsza sprawa to pytania, druga, proszę o skorygowanie poprawności mojego myślenia odnośnie jeszcze tych funduszy zgromadzonych w OFE. Jeżeli 16 milionów osób odprowadzało, czy odprowadzane były ich składki i to było zasilane tymi finansami, tymi środkami, zasilane były takie spółki giełdowe, o których tu pani powiedziała, znaczące, strategiczne dla rozwoju naszego państwa.
To moje pytanie jest następujące. Czy w jakimś wymiarze nie powinniśmy się poczuć z jednej strony jako, no nie współwłaścicielami, to tak, ale tymi, którzy w czasie przejścia na emeryturę powinni czerpać, nie wiem czy dobrze użyję sformułowania, dywidendy z tego powodu, bo przecież to z moich pieniędzy, z moich składek, bo jestem tym, od którego było sprowadzone środki na OFE po 99 roku, mogły te spółki w jakimś stopniu się rozwijać, a takich osób jest 16 milionów. To jest pierwsze... No, ale pierwsze. Właśnie tak nie było. A właśnie tak nie było. A właśnie tak nie było, bo to rzeczywiście jest często tak rozumiane. To jest oczywiście mit, który się Polakom wmawia, że OFE, jak gdyby w ogóle transakcje na giełdzie, na rynku pierwotnym, polegają na tym, że ja kupując akcje jednocześnie przekazuję te swoje pieniądze na kapitał tej spółki, prawda? I ona w związku z tym będzie miała większy własny kapitał, będzie mogła bardziej rozwinąć działalność i stać się jednym słowem bardziej prężna i bardziej konkurencyjna. Może tak się zdarzyć. To jest tak zwany debiut, prawda? Kiedy pierwszy raz sprzedaje akcje i rzeczywiście jak pierwszy raz coś sprzedaje, no to ta spółka dostaje te pieniądze proporcjonalnie do tego, jakie były ceny akcji, ile tych akcji udało się sprzedać. Tylko że cała zabawa przy OFE polega na tym, że spółki, w które ona inwestowała, nie miały z tego kompletnie nic. 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 Dlatego, że to było na rynku wtórnym. A rynek wtórny polega na tym, że ktoś wcześniej przy prywatyzacji rzeczywiście zapłacił jakąś tam cenę, przeważnie bardzo niską, bo te prywatyzacje, jak wiemy, były złodziejskie, ale to już na ten temat napisali mądrzejsi ode mnie ludzie, bardzo mądre książki, więc ja nie będę tutaj z nimi próbowała nawet konkurować, bo nie dam rady. Otóż cała zabawa polega na tym. Najpierw się sprywatyzowało te przedsiębiorstwa w taki czy inny sposób, a potem, jak już były sprywatyzowane i ci ludzie mieli te akcje, ci, którzy na tym pierwotnym rynku kupili te akcje, to była bardzo głośna sprawa na przykład przy prywatyzacji Banku Śląskiego, ale nie tylko, prawda? Czyli ci, którzy mi pierwsi na tym pierwotnym rynku kupili te akcje, no, mówili, o słuchajcie, to są takie świetne spółki, to będzie taka duża dywidenda, kupujcie, kupujcie, kupujcie. No i wtedy wszyscy inni pomyśleli, no to dobrze, no to w takim razie trzeba te akcje kupić, a ci, którzy kupili na tym rynku pierwotnym, zaczęli te akcje sprzedawać i na czym zarabiać? Na różnicy pomiędzy ceną, którą sami faktycznie zapłacili i która faktycznie zasiliła kapitały przedsiębiorstwa czy banku, a tym, co rzeczywiście byli skłonni kupić wszyscy inni, którzy liczyli na to, że w przyszłości, jeżeli kupią teraz powiedzmy za 100 zł, to te akcje za chwilę będą warte 120, 130, 150 i najwyżej komuś innemu je odsprzedadzą. To ma swoją nazwę zresztą powiedzmy w tej całej terminologii giełdowej, ale to nie o to chodzi. Fakt jest faktem, że przedsiębiorstwa, które były, których akcje były kupowane przez OFE, one tych pieniędzy nie dostały. One tych pieniędzy nie dostały. Przeciwnie, po co OFE kupiło te spółki? OFE kupiło te spółki, bo to są, jak powiedziałam, bardzo dobre przedsiębiorstwa. I one przynoszą dochody. Po prostu przynoszą dochody, bo to były przedsiębiorstwa czy banki budowane przez wiele lat, silne. No, czasem są te dochody większe, czasem mniejsze, różnie to bywa. Często były to przedsiębiorstwa, które były jakby dokapitalizowane z pieniędzy podatników, jak chociażby na przykład spółka Jastrzębie, prawda, jak była to cały program restrukturyzacji tej spółki i tak dalej, to szły przecież publiczne pieniądze. I oni, jak już wszystko było dobrze, jak już te spółki wyszły na prostą, no to można było ich akcje kupić i trzymać. I teraz jak mamy te akcje, bo oczywiście są tam i inne, no o tych nie mówię, bo to się kupuje, sprzedaje, to są drobne. Ja mówię o tych najważniejszych, największych, najbardziej potężnych i najbardziej prężnych. No to wtedy otrzymujemy dywidendy i OFE sobie na tym dobrze zarabia, dlatego trzyma te akcje, żeby, to znaczy tych OFE jest oczywiście kilka, ale cztery naprawdę się liczą, trzymają te akcje, bo po prostu mają z tego tytułu dochody, bo one zazwyczaj, jeżeli chodzi o operacje te takie kupić, sprzedać i zarobić,
na papierach wartościowych, to one tracą. One mają gigantyczne straty, jak się popatrzy na to w niektórych latach. Te straty wynosiły i 25 miliardów, i 11, tam jeszcze chyba 2 lata temu. Ale z drugiej strony muszą na czymś zarabiać. No co na czymś zarabiają? No właśnie na tym, że mają te dywidendy, że pobierają różnego rodzaju opłaty za zarządzanie, oczywiście zmniejszając te składki, które ludzie im wpłacali. Ale jak powiedziałam, w tej chwili sytuacja jest taka, że oni mają zasoby 16 milionów swoich członków, bo te pieniądze nie zostały w żaden sposób przeliczone, bo to nawet nie są pieniądze, to są jednostki rozrachunkowe, które mają wartość zmienną, ale które można wyrazić w pieniądzu. I to jest 16 milionów członków. Ale faktycznie do OFE w tej chwili nawet nie ma 2 milionów członków, którzy by należeli, no bo ludzie się połapali, że to jest piramida finansowa i przestali już to zasilać, jak nie musieli, tak? Bo byli przedtem zmuszeni, bo po prostu z każdej składki wprowadzano te pieniądze poprzez ZUS na giełdę za pośrednictwem OFE. W tej chwili tego nie ma. Także żadne polskie przedsiębiorstwa nie wzbogaciły się na OFE. Przeciwnie. I w mojej książce, którą kiedyś tam reklamowałam, mówiłam od neoliberalizmu do neokolonializmu i w książce pani profesor Orężek i w wielu innych pracach jest pokazane wyraźnie, że jeżeli tylko OFE gdzieś pakowało swoje łapska do jakiegokolwiek polskiego przedsiębiorstwa, to to przedsiębiorstwo zaczynało mieć kłopoty i wiele z nich upadło, chociaż wcale nie musiało. Które upadały? Tam, gdzie OFE zdobywały istotny wpływ na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. Przecież pamiętajmy, że OFE to są obce spółki. To są spółki zarządzane, bo początkowo były też i polskie, ale to są spółki zarządzane głównie przez zagraniczne korporacje, które wcale nie mają na celu ani dobrobytu polskich emerytów, ani popierania polskich przedsiębiorstw. Przeciwnie, jeżeli przedsiębiorstwo było konkurencyjne, no to dobrze byłoby takie przedsiębiorstwo unicestwić. Robiono to na różne sposoby, poczynając od 90 roku, a może nawet wcześniej, ale na pewno w jakiejś mierze te liczne upadłości spółek, których OFE miały znaczące udziały, no dają dużo do myślenia. Dużo dają do myślenia, jak to było z tym zarządzaniem, jakie rzeczywiste były cele i co przyświecało zarządom tych spółek. Ja już pomijam oczywiście różne inne tam afery związane z zarządzaniem tymi spółkami, bo jak mówię, szerzej pisałam o tym w mojej książce, nie chciałabym z pamięci cytować, bo ja tam przywoływałam wszystkie wyroki sądowe, wszystkie kary, które zapłaciły OFE, oczywiście nie z kieszeni ludzi, którzy tym zarządzali, tylko z pieniędzy emerytów. No, to jest oczywiste. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałam pozdrowić ojca i gościa. I moja sytuacja jest taka. Kto do nas telefonuje? Jadwiga z Gorzowa. Prosimy. Pracowałam, moje zarobki zostały poniszczone. Mam te 1000 emerytury. Oszczędzam na ogrzewaniu, że mam zakręcone całą zimę. Porobię opłaty około 500 zł. Po prostu ze wszystkim oszczędzam. Zostają mi grosze na życie. I jakie mogą być z tego moje oszczędności? Na przykład oszczędzam na ogrzewaniu. Składki, zaliczki są pobierane przez spółdzielnię, tam ponad 1000 zł. Tego mi się nie zwraca. Nie wiem, kto to bierze. Takie moje oszczędzanie jest. A oszczędzać nie mam z czego. Jestem emerytką. Dziękuję pani Jadwigo. Jeszcze chciałam tylko dodać, że spółdzielnia też nas tak urządziła, że tłumacząc się, że za mało ludzi jeździ windą, podniosła nam do góry, podwyżkę zrobiono nam za windę. I tak z każdej strony jesteśmy krzywdzeni. Tak samo jest podwyżka emerytury, dostanę 5 zł czy 4. I takie są moje oszczędności. A ciężko pracowałam bardzo. Szczęść Boże, dziękuję bardzo i cieszę się, że się dodzwoniłam i pozdrawiam. Z Bogiem. Dziękujemy, z Bogiem. No to jest bardzo trudna sytuacja i myślę, że bardzo wielu Polaków jest w takiej sytuacji i będzie ich niestety z każdym rokiem przybywało.
bo musimy sobie tutaj pewne rzeczy uporządkować, jeżeli o tym mówimy. Emerytura to nie jest w ogóle świadczenie wysokie, prawda? Bo to jest generalnie takie świadczenie, które powinno zapewnić godziwe warunki życia osobie, no, która pracowała i spełniła wszystkie warunki, żeby takie świadczenie otrzymać. Oczywiście tam jest zawsze wymagany pewien staż emerytalny, prawda? Czyli ileś lat składkowych, przedtem było ileś nieskładkowych. Tylko, że do 1999 roku, a także wszystkie osoby, które urodziły się, bo to jest bardzo ważne, co w tej chwili powiem, przed 1 stycznia 1949 roku, to te osoby miały emerytury w taki sposób kalkulowane, że dostawały 24% z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i potem to, co sobie same wypracowały według określonego algorytmu. Natomiast, czyli no jeżeli ktoś pracował bardzo krótko, zarabiał bardzo niewiele, no to powiedzmy na dzisiejsze warunki, gdyby dalej ta reguła obowiązywała, bo niestety ona już dawno nie obowiązuje, no bo ci, którzy mieli dostać te emerytury, to już dostali dawno są na emeryturach, a inni i mają już według innego systemu, to gdyby to dzisiaj policzyć, to powiedzmy, że pani sobie oszczędziła na emeryturę, no powiedzmy te oszczędzała 20 lat, no to tam powiedzmy mogła oszczędzić sobie w sumie. Także to własne świadczenie byłoby 500 zł, ponieważ emerytura jeszcze najmniejsza w tej chwili jest 1000 zł, więc pani dostaje te 500 zł jeszcze z budżetu państwa, ale gdyby było tak, jak było kiedyś, czyli była ta część jakby zabezpieczenia socjalnego, to dodatkowo byłoby jeszcze 24% od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w gospodarce to jest mniej więcej w tej chwili, no niespełna, bo to jest bez składek na ubezpieczenia, około 4000 zł, to do tego 1000 zł byłby jeszcze drugi, miałaby pani 2000 emerytury. I takie są w większości emerytury tych osób, które przeszły dawniej, tych, które się urodziły, jak powiedziałam, przed 1 stycznia 1949 roku. Ich emerytura składa się z dwóch części. W części zabezpieczającej, tej, której gwarantuje państwo, niezależnie od tego, jaki był osobisty wkład i tego, co sobie sami wypracowaliśmy, bo to już akurat nie jest takie ważne, czy praca była ciężka, czy nie, tylko bardzo ważny jest staż, czyli jak długo żeśmy pracowali i jaką składkę żeśmy odprowadzali. Natomiast ta reforma okropna, która została wprowadzona i z której nie umiemy w tej chwili się wycofać, bo nie ma pieniędzy, żeby się wycofać, bo zostały, jak powiedziałam, spalone na giełdzie, bądź zmarnotrawione, bądź przejęte przez jakieś tam środowiska. Ta reforma polegała w gruncie rzeczy na tym, że zabrano tą część zabezpieczającą, obliczaną w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. I Polakom się mówi dzisiaj tak, tyle będziesz miał emerytury, sobie sam uskładasz. No to jest w ogóle sprzeczne z istotą emerytury, bo emerytura z góry zakłada, że po to, żeby gospodarka mogła się rozwijać, ja muszę mieć relatywnie niskie koszty pracy, czyli niskie wynagrodzenia. Co jest niskie, a co wysokie, to oczywiście kwestia jest do dyskusji i bardzo subiektywna. Tym niemniej, no, gdyby było tak przyjęte, że każdy musi zarobić sobie tyle w ciągu aktywności zawodowej, żeby się potem spokojnie utrzymać przez 20 czy 30 lat, to nasze wynagrodzenia musiałyby być gigantyczne. Wobec tego już tak naprawdę to był chyba rok, to był chyba wiek, no, początek XVII wieku, kiedy wymyślono najpierw w manufakturach królewskich, potem to wprowadzono dosyć szeroko za Colberta w manufakturach francuskich, że trzeba ludziom, którzy pracują, zapewnić jakieś godziwe warunki na starość, bo inaczej to trzeba by im bardzo wysoko opłacać ich, żeby oni mogli na starość przeżyć. No i właśnie w ten sposób potem rozwinęto to i powstał ten system takiej zdefiniowanego świadczenia, kiedy wiadomo, że się płaci składkę, ale państwo bierze na siebie część tego ciężaru utrzymania osoby starszej, a resztę to ona musi sobie sama wypracować. No i przy tym jeszcze są gwarancje minimalnej emerytury. Ale powiedziałam, ponieważ trzeba było pozyskać bardzo dużo pieniędzy, żeby zbudować giełdę i stworzyć ten rynek wtórny, to mówiono Polakom, że ta część socjalna jest zupełnie niepotrzebna, bo jeżeli będą
pieniądze emerytalne inwestowane na giełdzie, no to wtedy wszyscy będą bardzo bogaci. Rezultat jest taki, że oczywiście tamtych pieniędzy nie ma, no bo jak mówię, jeżeli nawet byśmy przyjęli, że ludzie, którzy najdłużej oszczędzają, mają w tej chwili oszczędności rzędu, no niech będzie nawet 20 tysięcy złotych, to podzielmy te 20 tysięcy przez 200 miesięcy. Przez 200 miesięcy, to ile oni dostaną miesięcznie, prawda? 100 zł, jeszcze z tego zapłacą podatek 80 zł. No za 80 zł to nikt nie przeżyje. W związku z tym wiadomo, że to była idea fałszywa od początku, zresztą to było wiadomo. Społeczeństwa zachodnie o tym wiedziały, dlatego nigdzie tam nie prowadzono czegoś takiego jak OFE. Natomiast przy tej okazji zabrano właśnie Polakom to zabezpieczenie jakby państwowe, socjalne, no bo na to pieniędzy już nie było. I teraz mamy takie efekty, że bardzo wielu ludzi ma emerytury na poziomie minimalnym, bo to, co pani powiedziała, to jest rzeczywiście poziom minimalny i pani nie tylko nie jest w stanie oszczędzać żadnych pieniędzy, no bo świadczenia bieżące są tak wysokie i koszty utrzymania, te najskromniejszego nawet, są tak wysokie, że nie tylko nie mam szans na to, żeby oszczędzać pieniądze, ale pani również, oszczędzając na przykład na ogrzewaniu, niszczy przy okazji prawdopodobnie swoje zdrowie. Zresztą w podobnej sytuacji, nawiasem mówiąc, jest moja siostra, której też staramy się pomóc w rodzinie, bo wszyscy sobie pomagamy, ale ona też ma tak wysokie koszty ogrzewania w mieszkaniu, że no, był czas nawet, że chorowała z tego powodu, bo tyle pochłaniały koszty, też jest rencistką, tyle pochłaniały koszty ogrzewania mieszkania. Także ja to bardzo dobrze rozumiem, ale jedyne rozwiązanie to jest w tej chwili uzdrowienie systemu finansów publicznych, a to nie jest proste, bo to jest trochę temat na inne opowiadanie, i przywrócenie w Polsce tak szybko jak się da klasycznej emerytury, czyli takiej, która ludziom, którzy mieli niskie dochody przez cały okres zawodowy, a którzy pracowali dostatecznie długo, żeby nabyć uprawnienia do świadczenia i mają odpowiedni wiek, po prostu zagwarantować tę pomoc państwa, nie tylko w postaci tej minimalnej emerytury, która jest na poziomie minimum socjalnego według standardów Eurostatu, ale żeby ci ludzie naprawdę byli w stanie żyć w godnych warunkach. Czyli żeby nie musieli oszczędzać na ogrzewaniu, na lekach, na różnych innych takich no, podstawowych artykułach. Ale tu mówimy o patologii, a nie o oszczędzaniu, prawda? Bo jak mówię, no nie masz czego się oszczędzać, ktoś to ma 1000 zł i wydatki, które są tak wysokie, że nie jest w stanie nawet zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Czy taką sumę można nazwać emeryturą, czy należałoby nazwać zasiłkiem socjalnym? To jest coś w rodzaju zasiłku socjalnego, z tym, że nie trzeba iść do ośrodka pomocy społecznej, no bo to zostało wypracowane, prawda, przez lata całe, no bo OPS-y też są potrzebne i tam idą gigantyczne pieniądze w tej chwili. No po prostu, żeby ludzie, którzy już nie są w stanie pracować, nie umierali śmiercią głodową, no tak to jest. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Boże. Szczęść Boże. Prosimy o włączenie radioodbiornika, przedstawienie się i zabranie głosu. Andrzej z Katowic. Prosimy, panie Andrzej. Tak? Jesteśmy na antenie. Tak, jesteśmy na antenie. Ja do pani profesor. Tak. Halo? Dalej słyszymy się, słyszymy, tylko ja czekam na pytanie od pana. Tak? Tak. Pani profesor, ja mam taki problem. Ja jestem ekonomistą, od wielu lat się zajmuję się problemem porównania standardu życia Polaka i powiedzmy Niemca, czy kogoś tam z Europy Zachodniej. I u nas my tracimy straszne się młodzież ucieka, wyjeżdża, wie pani, z Polski, bo ciągle jest przekonana, wie pani, że tam się zarabia na Zachodzie kilka razy więcej niż u nas. Ja się interesuję się od dłuższego czasu i na przykład mam w rocznikach statystycznych tym anglojęzycznych, światowych, że Polak zarabia albo 12 tysięcy dolarów rocznie na osobę, albo 27 tysięcy. I 12 tysięcy zarabia wtedy, kiedy te pieniądze swoje liczymy jako w przeliczniku bankowym. A realnie zarabia 27 tysięcy, jeżeli chodzi o rzeczywistą siłę nabywczą dolara. I my mamy szalenie zawyżony kurs po prostu dolara. I ludzie myślą, że na przykład jeżeli w Niemczech się średnio zarabia 3000 euro, to się zarabia razy 4 każdy mnoży, prawda? Razy 4, bo euro razy 4. A to się okazuje, że siła nabywcza euro wynosi około 2 zł.
I dlatego to jest wielka, wielka propagandowa po prostu porażka u nas, że tego się ludziom nie mówi, jakie są koszty. I to jest w rocznikach statystycznych, to nie jest rzecz, że to jest mój wynalazek, ale to jest Andrzeju, w rocznikach statystycznych, halo? Panie Andrzeju, pytanie postawione na antenie. No to ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie, bo akurat bardzo dobre to jest pytanie i bardzo mądre pytanie. No to, że Niemcy są krajem wyżej rozwiniętym ekonomicznie niż Polska, to jest uwarunkowane historycznie, prawda? Bo mimo nawet tego zniszczenia w czasie II wojny światowej, które Niemcy sami wywołali, tak? Potem otrzymali pomoc i ten kraj się bardzo szybko odbudował, no i wiadomo, że jest to dzisiaj właśnie chyba największa potęga w Europie na pewno, prawda? I na pewno jest to jeden z najbogatszych krajów świata. Ale pan poruszył bardzo ważny problem, według mnie, mianowicie to jest kwestia tak zwanego parytetu siły nabywczej. Czyli my mamy jak gdyby możliwość przy porównaniach międzynarodowych, jeżeli chcemy określić naszą pozycję, wskaźników jest oczywiście całe mnóstwo, to trzeba by zupełnie odrębną audycję przygotować na ten temat, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o kraju, który ma pieniądz wymienialny, tak, no bo był czas, że w ogóle mieliśmy niewymienialne, nasze złotówki nie były w ogóle na nic wymienialne, kurs był jakiś tam ustalany na księżycu, prawda, i był tylko czarnorynkowy kurs, to ja te czasy jeszcze bardzo dobrze pamiętam, no ale powiedzmy, że w tej chwili mamy taki kurs, który się kształtuje na rynkach walutowych, prawda, czyli tyle możemy, ile nam za to te właśnie rynki dają. I powiedzmy, że ta złotówka jest wyceniana może nie według dolara, bo dla nas dolar jest w tej chwili powiedzmy mniej taką walutą, z którą jesteśmy powiązani, ale przede wszystkim euro, tak, bo mówimy o Niemczech, to raczej euro. No to gdybyśmy popatrzyli, jak to wygląda, to faktycznie po przeliczeniu i to, co pan powiedział, ten pierwszy kurs, ten oficjalny kurs Narodowego Banku Polskiego, to jest tak zwany kurs handlowy. Czyli on jest rozliczany przy wszystkich transakcjach handlowych. No, bo faktycznie, no tyle to jest. No, dolar to jest dolar, euro to jest euro, prawda? I jeżeli ja mam jakiś taki kurs, po którym na rynkach zagranicznych chcą ode mnie kupować moją walutę, no to ja po takiej walucie sprzedaję, prawda? I to jest ten kurs handlowy, który ma zresztą bardzo istotne potem przełożenie na to, co mogą już ludzie detalicznie sobie kupić, czyli w kantorach, prawda? Bo mamy jeszcze ten kurs kantorowy, który trochę się różni i między poszczególnymi kantorami i pomiędzy kursem tym Narodowego Banku Polskiego, który jest jak gdyby kursem centralnym. A oprócz tego mamy właśnie możliwość, co my możemy za tego dolara czy euro kupić w Polsce i co na Zachodzie. I gdybyśmy tak policzyli, to rzeczywiście nasz, powiedzmy, no, dochód narodowy, czy produkt krajowy brutto, no jak kto woli, no to co mamy do dyspozycji na jednego mieszkańca, czy w ogóle, to jest mniej więcej połowa tego, co nawet mniej niż co na Zachodzie. Ale gdybyśmy policzyli według parytetu siły nabywczej, to wcale nie jesteśmy takimi pariasami Europy, bo rzeczywiście dosyć szybko przy uwzględnieniu tego parytetu ta różnica się zmniejszyła. Dlatego między innymi jest wielu ekonomistów, którzy mówią, że w Polsce nie można w tej chwili wprowadzić euro, bo gdybyśmy dzisiaj wprowadzili euro, to ceny mielibyśmy identyczne jak na Zachodzie, natomiast nasze zarobki by tak szybko nie wzrosły. I nasza siła nabywcza, jak gdyby, która w tej chwili jest głównym promotorem wzrostu gospodarczego. To, że gospodarka się rozwija, to właśnie dlatego, że ludzie sporo kupują, no bo niektórzy są bardzo biedni, jak pani, która przed chwilą do nas dzwoniła, prawda, i ja też znam bardzo wiele osób, ale są i osoby, które mają się całkiem dobrze i całkiem dobrze zarabiają. Nie mówię, że są kryzysami, ale zarabiają całkiem dobrze. Otóż nasza siła nabywcza zmalałaby mniej więcej o 1/3. Dlatego, że jak my są, to są różnice parytetów. Co ja mogę w Polsce kupić za 5 euro? W Polsce mogę zjeść bardzo przyzwoity obiad za 5 euro. Ale jak byłam w Szwajcarii, to ja za 5 euro mogłam kupić butelkę wody, i to taką wody mineralnej, bo takie są różnice. Czyli to jest kwestia parytetu siły nabywczej. I rzeczywiście, no, czy trzeba o tym ludziom mówić? No, myślę, że nie, bo ci, którzy wjeżdżają na Zachód, to chyba coraz więcej ludzi wjeżdża, to coraz lepiej się orientują, że istnieje właśnie różnica, jeżeli chodzi o to, co ja mogę kupić za daną walutę. W jednym kraju, w drugim kraju, czy w innych krajach jeszcze, prawda? Między innymi w Polsce. Profesor doktor habilitowany Grażyna Ceparowicz, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Basia z Katowic. Prosimy, Pani Barbara. Ja mam taką sprawę. Pół roku temu założyłam sobie lokatę w banku i dostałam oprocentowanie 2,75.
Minęło pół roku, zgłaszam się do banku i okazuje się, że moje oprocentowanie jest 0,53. Co ja mam z tym zrobić? No, cóż ja mogę pani powiedzieć na to? Po pierwsze, no bank jest instytucją komercyjną, tak? Więc nie wiem, jaka to była lokata, bo banki oczywiście dają oprocentowanie w zależności od tego, jaka jest suma lokaty, jaka jest stopa procentowa tak zwanego kredytu refinansowego, bo to jest podstawowa rzecz, na rynku międzybankowym, ale też mają również swoje inne, powiedziałabym, strategie marketingowe. Więc rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że jeżeli pół roku temu pani miała taką, a nie inną stopę procentową, 2,75, a teraz jest 0,5, to tylko można to tłumaczyć w ten sposób, że no, bank jednostronnie obniżył stopę prawdopodobnie wtedy, kiedy wygasła ta lokata i pani chciała nową lokatę założyć. Poza tym pamiętajmy, że od oprocentowania jeszcze jest odejmowany podatek belki. To jest 19% od odsetek jest odejmowane. Trudno mi powiedzieć, nie widząc umowy, ale nic zrobić pani nie może, za wyjątkiem tym, żeby przenieść się lokatę do innego banku, ale też nie jest powiedziane, że ten bank zachowa się lepiej. Banki w tej chwili oferują bardzo niskie oprocentowanie za lokaty. Bardzo niskie, a często bywa i tak, że niektóre z tych banków pobierają za prowadzenie rachunku tak wysokie kwoty, że w gruncie rzeczy grosze bo grosze, ale jednak te nasze oszczędności zgromadzone na tym rachunku topnieją. Ja sama mam taką sytuację, mam rachunek depozytowy, który na początku wynosił 4% oprocentowania, a w tej chwili jeszcze do tego rachunku muszę dopłacać, ponieważ nie mam dużych oszczędności. W związku z tym te odsetki, które tam są naliczane, tam chyba jest 0,35%, to jeszcze jak mi od tego odejmują podatek belki, to tak powolutku te oszczędności mi topnieją. No tym niemniej jednak ja jestem zdania, że wolę nawet, żeby one powolutku topniały, jak 15 groszy stracę, to się nic nie stanie, czy 20. Bo ja nie mam dużo pieniędzy, więc to nie są duże lokaty. No jak ktoś ma bardzo duże lokaty, no to wtedy trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście jest sens utrzymywania tego pieniędzy jako depozyt, prawda? Może byłoby lepiej po prostu kupić jakieś inne, to się mówi, produkty finansowe, nie wiem, obligacje, jednostki w funduszach inwestycyjnych, no ale nie chciałabym tutaj niczego radzić, bo ani nie wiem jaka kwota, ani tym bardziej nie wiem, jakie to były warunki, że to oprocentowanie jest takie niskie. Ale jak mówię, zapewne to jest to, że tamta lokata wygasła i oni wprowadzili nową taryfę i ta nowa taryfa jest rzeczywiście bardzo w tej chwili niekorzystna dla osób, które oszczędzają. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Ela z Małopolski. Chciałam zastąpić przede wszystkim panią profesor i księdza i ojca prowadzącego. Pani profesor, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy Bank Centralny Polski, jakoś umknęło mojej uwadze, jest już w rękach prywatnych, tak jak większość banków centralnych w świecie? I drugie pytanie, czy musimy się dręczyć i zamęczać tym, jak niewolnik polski powinien żyć godziwie, czy w jaki sposób może żyć godziwie i dostawać godziwe wynagrodzenie, czy zamiast tego po prostu drukować pieniążki, tak jak postępowe państwa robią i wsypywać do worka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Elżbieto, z Panem Bogiem. No więc może odpowiem na pierwsze pytanie. Z tego co ja wiem, to oczywiście pierwsze banki centralne, jak zaczęły powstawać mniej więcej tam w XVI-XVII wieku, to były bankami prywatnymi, ale już i wtedy były w pewnej mierze kontrolowane przez władze. Mamy system w Stanach Zjednoczonych, system rezerwy federalnej, gdzie rzeczywiście są to banki prywatne, ale nie tak całkiem prywatne, bo też, jak wiadomo, ściśle współpracują z władzą. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to bank centralny, a więc Narodowy Bank Polski, jest najwyższą władzą całkowicie autonomiczną, jeżeli chodzi o kwestie związane z pieniądzem, z polskim pieniądzem. I to jest tak wysoka pozycja, że jest cały rozdział w polskiej konstytucji, który jest poświęcony Narodowemu Bankowi Polskiemu jako bankowi centralnemu i jest to po prostu instytucja. To nie jest
ani bank prywatny, ani bank państwowy. Bankiem państwowym jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Mamy też banki, które są kontrolowane przez Skarb Państwa. Bank centralny to jest instytucja, tak samo jak mamy ministerstwa, prawda, czy mamy resort statystyki, gdzie jest Główny Urząd Statystyczny, to bank centralny jest instytucją, która jest w naszej konstytucji ujęta, jeżeli chodzi o zadania, misje i tak dalej. I on nie może być ani państwowy, ani prywatny, bo jest to po prostu organ władzy, tak jak mamy władzę administracyjną, tak jak mamy władzę ustawodawczą.